Teraz Państwu zademonstruję, w jaki sposób możemy hamować generalnie nasz ładunek. Oczywiście pokażę w dwie strony. Najpierw pokażę prawo-lewo, potem pokażę przód-tył. Najgorsze wyhamowanie, jakie jest w ładunku, to jest oczywiście wyhamowanie, gdy ładunek wpadł rzeczywiście w taki ruch obrotowy. Przy czym należy zwrócić uwagę, że podczas pracy, jeżeli mamy duże gabarytowe ładunki, powinniśmy się wspomagać hakowymi, którzy będą nam stabilizować ładunek za pomocą jakiejś linki, jakiejś tyczki, jakichś łańcuchów, tak żeby ten ładunek nie wiał bezpośrednio na zewnątrz. Jeżeli chcę rozbujać ładunek, to muszę wykonywać ruch odwrotny co do kierunku wychylania się zblocza. Czyli gdy zblocze z ładunkiem leci w prawo, ja wykonuję ruch w lewo. Gdy leci w lewo, ja wykonuję w prawo. Tak, będę bujał ładunek. Zobaczmy. Bujamy ładunek. Ładunek w prawo. Ja w lewo. Oczywiście Państwo są z drugiej strony kamery, wobec tego będziecie widzieć Państwo to odwrotnie, tak? Jeżeli natomiast chcę zahamować ładunek, to najlepiej, żebym wykonał ruch razem z ładunkiem. Najlepiej robić to od momentu, gdy ładunek będzie się znajdował w pionie pod nami i wykonywać ruch razem z nim, aż wróci z powrotem do pionu. Proszę zwrócić uwagę, że będę realizował ruch od pionu. Mamy ruch w pionie, jedziemy razem z ładunkiem, aż wróci do pionu. Tu dopiero zatrzymuje, jest w pionie. Zobaczmy, że już w tym momencie ładunek mi się wyhamował. Ruszam jeszcze raz, w drugą stronę. Od pionu do pionu. Teraz wykonałem ruch pojedynczy. Jeżeli żuraw jest na tyle szybki, no a jest sytuacja krytyczna, to mogę wykonywać ruch w dwie strony. Więc też to zademonstrujemy, szybciej wyhamujemy. Najpierw rozbujamy trochę ładunek, tak żeby on nam się troszkę bardziej bujał. Proszę Państwa, teraz będziemy hamować. Wykonuję od pionu do pionu. Od pionu, trzymam, wracam w drugą stronę. W drugą stronę. Proszę Państwa, na trzy ruchy jestem w stanie ładnie wyhamować naprawdę bardzo rozbujany ładunek. Wobec tego te ruchy nam wystarczą, żeby wyhamować ruch prawo-lewo. Jeżeli chodzi o ruch przód-tył, to jest gorsza sytuacja z uwagi na to, że ruch wysięgnikiem jest bardzo wolny, ale postaramy się to w miarę możliwości zademonstrować. Rozbujamy ładunek na jakiejś wysokości w miarę bezpiecznej i to jest ta sama zasada, proszę Państwa. OK. I teraz będziemy starać się hamować. Jeżeli będzie ładunek odjeżdżał od żurawia, my też wysięgnikiem musimy odjeżdżać, czyli opuszczać wysięgnik w dół. Jedziemy w dół, jedziemy w dół, jedziemy w dół, jedziemy w dół. Teraz z powrotem do góry. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, gdy ładunek się bujał i ja wysięgnikiem jechałem w dół, prawą ręką dźwigły numer 4 musiałem się wspomagać, podnosić ładunek do góry. Więc w ten sposób możemy sobie, proszę Państwa, hamować i bujać ładunek. Natomiast oczywiście bujanie nie jest zalecane, a hamowanie jest to oczywiście najważniejsza umiejętność operatora, którą musi, proszę Państwa, ten operator znać. Transport ładunku powinien się odbywać na wysokości jak najniższej, z uwagi na bezpieczeństwo, że jeżeli coś ma, proszę Państwa, spaść, to lepiej, żeby spadło naprawdę z niskiej wysokości. Oczywiście to jest kwestia danej wykonywanej pracy.